Halo, witam wszystkich, jestem Enki, a przed wami jest kolejny odcinek z Heroes of Might and Magic 3. Misja Barbarzyńcy. I w tym odcinku prawdopodobnie sobie skończymy tą misję, a raczej na pewno. Spróbuję się zmieścić w poniżej 20 minutach, choć jakoś niespecjalnie mi się śpieszy. Na pewno bym skończył tą misję już przed nawet 20 minutami. Przed minięciem 20 minut, ale jakoś specjalnie mi się nie śpieszy. Wolałbym sobie, wiecie, jakieś tutaj nawyki zrobić, że tak powiem, wpoić, żeby nie popełniać takich, wiecie, szybko błędów. Bo jak gram na szybko, to później niestety się takie rzeczy robi, a raczej w tym w Heroesach nie chodzi, żeby się śpieszyć i robić byle co. Dobra, co budujemy w tym? Może czekamy na ten piekielny pałac czy coś takiego. Kamyki mogę wymienić na te? Na rtęć? Zobaczmy, za ile chodzi, za ile kamyków idzie rtęć. Za 13. No to raczej nie zrobimy piekielnego pałacu. Ale za 7 infrytami sułtańskimi powinniśmy już chyba raczej to pyknąć wszystko, więc ja bym się nie martwił. Po prostu będziemy sobie czekać, zarobimy sobie hajsy. Ewentualnie jak ona sobie już dojedzie do zamku, to jak wykupimy cały wojo z zamku, to może coś tam ulepszymy, ale wątpię, żebyśmy wykupili całe wojsko. Jeszcze przed zaatakowaniem wroga, ja spróbuję go jakoś tam zablokować, plus stworzę sobie tutaj bohatera, który będzie szukał Graala. O! Ja nim uciekłem? Czy on przegrał? Khalid wrócił do nas. Hello, produkuj mi siarkę. Wiem, że to jest strata hajsu w tym momencie, ale trudno. Dobra, tych sobie bierzemy. Miej sobie tego jednego chochlika. A tu bierzemy tak. Ifryty wszystkie. Na pewno tych strzelających. Ich na pewno nie będę ulepszać niż oni ulepszeni. I się nigdy nie ulepsza. Nigdy nie grałem Inferno, ale z doświadczenia wiem, że oni są beznadziejni, jak są ulepszeni. Oni bardziej wyrządzają szkody mojemu wojsku bardziej niż przeciwnika. Dobra. Tych sobie bierzemy do siebie. Tych też. Tych też. Ty sobie już leć tam, szukaj Graala. W międzyczasie gdzieś tu powinien być. Okej, okay, poczekam sobie jeszcze dzień. Niech się zregeneruje mana u naszej Ash. Tak? Ash się nazywa. Spoko. Nie wiem co ulepszyć. Po prostu kupmy wojsko do końca i tyle. Nie ma sensu się bawić jakoś specjalnie z tym. Lecimy po prostu już na wroga i tyle. Spoko, jeszcze sobie tych podzielę na połówki. Na 30 parę. I czy tędy dojdę do wroga? Oto jest pytanie. Nie wiem, podlecę sobie jeszcze tutaj pod drzewko. Plus jeden poziom. Podstawowa logistyka, no ale logistyka już mi nie będzie potrzebna raczej w tym podejściu. Już lecę na wroga prosto, więc magię ognia sobie wezmę po prostu. Okej. Okay. Mogłem gildię magów tu stworzyć na czwórkę, byśmy mieli jakieś fajne czary. Nie pomyślałem o tym, ale trudno. Dobra, to sobie już tu podleć. Zmieniamy turę, znaczy dajemy turę przeciwnikowi. Dajesz kop tutaj w tym miejscu. Nie ma tego tutaj. Ty atakuj sobie elfy i gicior. Stronnicy! O kurcze. Tego bym się nie spodziewał, ale wolę ich zaatakować. Niech jakieś doświadczenie wpadnie. Czemu nie? Chociaż straty niepotrzebne. No trudno. Straty. Ała. Boli. Dobra, ty sobie idź tu i... Chyba i tak nie dojdzie w następnej turze do niego. Słabizna trochę. Tymi fretami raczej wszystko zrobimy, albo tymi impami. Raczej się broń, nie masz co robić, ty też. Dobra, dobij tego. Mogłem to skończyć w tej turze. Jestem głupi po prostu. Bo mogłem strzelić dwoma impami w jednego, a ten mógł dobić tego drugiego, co stał. To było bez sensu, ale trudno już. Doświadczenie. No już idziemy na wroga, więc nie ma co kombinować. Zamasowany talent magiczny nam się przyda. To chyba dodaje
coś takiego, że więcej zadajemy tego obrażeń magią chyba. Nie jestem pewien. Wiem, że to ma Sandro. Taką umiejkę. Jakoś niespecjalnie się interesowałem, co ona robi. O, hello. Górnizonie. Jakby on mnie teraz zjechał, to by była trochę, to trochę siara. W sumie. Stronnicy. O! Jak przyjemnie. Ile? 12 mi dodało. Psz. Mam wygrane instant. Okej, to jest tutaj. To jest przed kopalnią złota, z tego co widzę. Nad tym tutaj jakimś zakopanym knypkiem. Tu ma jakieś nóżki, oczka. Jakiś gnom tutaj padł chyba. Czyli to jest... O, w tym miejscu, tak? W tym miejscu to jest? Jeszcze raz zobaczę. No tak nie do końca, czekajcie. Czy to na pewno jest... tutaj? Chyba, że to będzie tutaj w kopalni złota. Dobra, tu będziemy kopać. Aha. To wymaga całego, wszystkich punktów ruchu, niestety. Dobra, pykniemy teraz górnizona i zajmujemy mu zamek. Ale przed tym jeszcze... o kurde, trochę tego wojska ma, ale raczej... raczej nic nie zrobi specjalnie. Czemu ja nie mam hejsta? Dlaczego? Dobra, co my... co możemy mu tu pyknąć? To możemy, nie? Albo to, bo tu ma szybkie jednostki. Ale to powinniśmy rozwalić ifrytami plus gogami. Powinniśmy tych wilków rozwalić. Więc ja pójdę tutaj. O, rozwalę tych strzelców. Ty poczekaj. Niech oni sobie podlecą tutaj do nas. O, jak ładnie mi tutaj poza obszar uciekli. Dobra, nie ma co się bawić. Po prostu lecimy do przodu i nie giną. Nawet tymi impami mogę podejść do przodu, bo czemu nie? Ej, ile zadaje ta balista? 22-33. Ej, niezła jest ta balista. W sumie zawsze jakoś tak niespecjalnie lubiłem balisty? Nie doceniałem balist, może tak powiem. Ale z tego co wiem, to balisty umieją być nawet dobre czasem. Czy ty możesz jakiegoś buffa dostać, na przykład błogosławieństwo? Tylko je wroga największą możliwą ten. A ty masz jakiś przedział? Masz przedział. Weźmy blessa mu. I pyknij go. Zajebiście. Dobra, tych wilków już powinniśmy rozwalić w tej turze. Ty, ała, czemu mi impy rozwalasz? Brzydki człowieku. Ten koleś ma duży atak. Musiał mieć duży atak, bo tyloma wilkami mi naprawdę dużo zrobił. Mistrz magii ognia. Zajebiście. Jaki ty tu masz? 4? O, mamy dwa takie same artefakty. Co to w ogóle jest? Klepsydra diabelskiej godziny. Ten artefakt niweluje podczas bitwy wszystkie premie za morale, jakie otrzyma. Ej, nigdy nie widziałem tego artefaktu jakoś tak. Pierwszy raz go widzę na oczy. Okej, lecimy. Kurde, niestety teraz będzie pierwszy dzień, on się zrekrutuje. Co będzie słabe. Czy sobie zróbmy tak. Zajebiście. A ty szukaj. Aha, w kolejnym dniu musisz to zrobić. Wow, ale super, że cyklop teraz... populacja ulega podwojeniu, ojejej. Super, Graala mamy. Graal, dostać Graala do wybranego miasta, a jego mieszkańcy wniosą wspaniałą budowlę, która da ci wielką przewagę nad przeciwnikami. Wow, zajebiście. A ty, koleżanko, rozwal tego typa tutaj. Bo tak. Naprawdę cyklop musiał się zrobić przede mną?
Nie chcę z nim walczyć. Chcę pyknąć już tego zioma. A bo wiecie co? Poczekajmy. Dostarczmy tego grala do zamku. No, jeszcze nam tutaj nasz kolega przyszedł pomóc. Zakończ turę. On tam już nie ma raczej szans. Więc... pyk, 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 pyk. I uwaga! Czy chcesz, aby to miasto stało się sanktuarium Grala? Tak. Oh yeah. Potęga. Obecność bóstwa ognia zwiększa cotygodniowy przyrost populacji wszystkich stworzeń o 50% oraz generuje codziennie 5000 sztuk złota. Dodatkowo każdy następny tydzień będzie tygodniem chochlika. Zajebiste. Z tego co wiem, najlepiej Grala chyba tam dodać do wrót żywiołów chyba i wtedy się zdobywa chyba każdy czar z gry, jakoś tak, już nie pamiętam naprawdę. Coś takiego było. Wiem, że najlepiej właśnie Grala do wrót żywiołów, ale niestety w wersji HD nie ma wrót żywiołów. Dobra, więc kończymy ten cały scenariusz. Lecimy z typem. Ktoś tam sobie tutaj zrobił. Tego nie widziałem jakoś w jego armii wcześniej. Tym sobie podejdźmy. Powinienem go ustawić troszkę bliżej. I podzielę go na dwie części. Teraz. Jako, że imp zdechł. Okej. I zróbmy jeszcze coś takiego. Na dwie części. Spoko. To lecimy. Kulką ognia go wypykamy. Koleś, ty tu praktycznie nic nie masz. On ma gnomy, 48 gnomów, jeszcze takich nieulepszonych. Czy tam jak oni się nazywają? Gnole? Gobliny. Gnole chyba są gdzieś indziej. Ty tu nic nie masz, stary. Ja myślałem, że to będzie jakiś hardcore. Czy będę musiał się, kurde, tutaj trudzić z nim, czy coś, a tu nie. Patrzcie, nawet wieżyczek nie ma. Co to jest za typ? Następnie gramy na poziomie o jeden wyżej. To na pewno. Już myślałem, że sobie stanie jeszcze na moście, żeby mi ułatwić sprawę. Okej, ty nie dojdziesz, to poczekaj. Może on dojdzie do nas. Okej, dostanie piesek. O nie, pieski. Kurde, gdyby on był ulepszony teraz, to bym tutaj taką kulkę ognia stworzył. Ale przyjemnie by było. Dobra, to jest strzel wroki, a tu wsadzimy kulkę ognia, jak będzie kolejna tura. Okej, idź do przodu w sumie. Teraz. Kulka ognia, pyk. Uhuhu. Zajebiście. Czemu on nie ulepsza swoich wojsk, tylko ustawia wojska tak strasznie dziwnie? To jest bez sensu. Takie nieulepszone wojska stawia. Już myślałem, że jest po nim, ale jeszcze tu jeden został. Koleżka. O, przeżył. O, znowu przeżył. Ty se poczekaj, czemu ich jest tak mało? Pewnie ten strzelał w niego. No i koniec scenariusza. Dziękuję bardzo. Pyknięte. Naprawdę jakoś się, nie wiem czemu, bałem tego przeciwnika na początku. Jakoś tak się, nie wiem, obawiałem, że coś się stanie. O, achievement progress. Queere 1 na 10. Zajebiście. Łączny czas 31. Podstawowy wynik. Tralala. Twoja ranga złoty golem. Wow, ho, ho. Nazwijmy imię. Czy na tabelę wyników Enki. No i to jest moja druga już mapa, którą przeszedłem w wersji HD. Okej, tak więc przeszliśmy pierwszy scenariusz w grze Heroes of Might and Magic. Tak więc ja się z wami żegnam do kolejnych odcinków na moim kanale. Nie wiem czy, znaczy na pewno coś nagram z Heroesów trójki, jakąś mapkę, może troszkę większą.
bo to naprawdę była strasznie szybka. Przeszedłem ją w niecałą godzinkę. Dobra, tak więc myślę, że się podobało. Trzymajcie się i na razie.